Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Edyta versus paznokcie gwiazd. Zobaczymy, jakie paznokcie noszą osoby znane z różnych dziedzin. Po prostu znane. Kryszczyn, dajesz intro, zaczynamy. Kryszczyn, dzięki za intro. Zobaczymy, jakie paznokcie, jakie trendy paznokciowe, że tak powiem, propsuje czy proponuje Ewa, czyli Red Lipstick Monster, a dzięki Ani mamy tutaj pogląd na różne jej paznokcie, bo Ania tutaj zrobiła research i powrzucała kilka propozycji znanej youtuberki tutaj do grupy Paznokcie Gwiazd. Tu akurat Edyta słyszała, Edyta widziała parę filmów. Jest to tutaj, jakby ją tak można było, Ewę, w skrócie powiedzieć, czym ona się zajmuje? Makijażami. Chociaż ja się nie uznaję za ekspertkę tutaj w YouTubie. Ja tak kojarzę z nią. Możesz ty napisać oczywiście w komentarzu, czy z czego ty kojarzysz Red Lipstick Monster. W każdym razie zobaczmy, jakie pazy nosiła tam jakiś czas temu, tak? Jak tam wam dzisiaj mija dzień? U mnie całkiem spoko. Szalone, wypukłe, to co teraz jest bardzo modne, czyli srebrny żel, czy tam różnie ten efekt można uzyskać, czy tam po prostu pyłkiem. Wypukłe, takie wiecie, troszeczkę jakby chlaśnięte czymś. Okej, dobrze to wygląda. Budowa chyba nie jest najgorsza z tego, co widzę. Takie troszeczkę pod pierścionek pasują, co nie? Jest okej, to jest kwestia tego, że jak mamy takie zdobienia, gdzie one są naprawdę takimi momentami bardzo wypukłe, to tak nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, o co chodzi. Na przykład tutaj jest jakaś kropla wypukła, no to nie widzimy linii bocznej i tak dalej. Wygląda to przyzwoicie. Skórki ładnie opracowane. Te mi się bardzo podobają. Wyglądają naprawdę super, takie klasyczne migdały. Troszkę, jak na nie popatrzyłam, to na początku nie wiem, dlaczego takie miałam z tyłu głowy, o, press on nails, ale no niekoniecznie to są press on nails. Bardzo ładne ombre. Chyba z glazed nawet. Tak. Ombre i na górze jest glazed, czyli to, co Hailey Bieber, tak jakby można powiedzieć, wypromowała, bo to już dawno było. Boże, kochany, ja ten pyłek używałam w 2013, 2014 w salonie. No ale wiecie, jak to jest. Odgrzewane kotlety i tak dalej. Ktoś tam, komuś się spodoba, ktoś użyje, ktoś wypromuje. Bardzo ładnie to wygląda. Budowa całkiem w porządku. Ładna. Te pamiętam i te mi się bardzo podobały. Transparentne, krystaliczne, ze taką skórą węża, mokre na mokre trochę. Czyli taki efekt blooming troszeczkę, by można powiedzieć. Widzę drobniutkie niedoróbki, ale ogólnie te paznokcie są bardzo ładne i są ciekawe. I wyglądają super. Nosiłabym. Może bez tych piercingów, całą resztę bym nosiła. I bym se upiłowała pewnie krawędzie dole, żeby to były bardziej owale. Wiecie, Edyta nie lubi kanciastych krawędzi dolnych. I tylko dlatego bym to upiłowała. O, tu bardzo podobny kształt do tego poprzedniego ombre, tylko tu jest tak jakby inne ombre, ale też glazed. I tutaj jakaś dziwna jest troszeczkę ta budowa. Nie wiem, coś mi tutaj jakoś trochę dziwnie wygląda, ale może to tak zdjęcie też robi. Ale pazy robią wrażenie. To jest to, co mi się tak mega podoba. Tego typu zdobienia mi się fest podobają, nie? Bardzo. Jeszcze na migdale takim troszeczkę wchodzącym w sztylet. Super. Mamy podobne gusty paznokciowe. No i widać, że Ewa jest rezolutna, nosi pazy przeróżne. W ogóle się pewnie nie przejmuje tym, co ludzie mówią, bo zazwyczaj jak widzę na grupach, że ktoś ma paznokcie z wypukłymi ozdobami, to ludzie się po prostu nie znają. Ewa wyrąbane nosi, co chce na pazach. Okej, spoko.